Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiamy wszystkich, całą wielką rodzinę różańcową, która tworzy się dzięki telewizji Wiekuistego Słowa. Bądźcie pozdrowieni, kochani, w ten nasz kolejny dzień naszej wspólnej modlitwy. Dzisiaj jakże znaczący dzień, kiedy bierzemy do ręki różaniec. Sobota, ale również pierwsze wspomnienie w liturgii Kościoła po raz pierwszy po beatyfikacji prymasa tysiąclecia. Wspominamy go dzisiaj w liturgii. Zanim się pomodlimy, przywołajmy słowa, które Kościół nam daje, by przywoływać liturgii godzin, kiedy prymas tysiąclecia będzie tym, który będzie przywoływany w naszej modlitwie. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Nie daj się sprowokować. Zachowaj spokój. Uszanuj nawet tego, który cię nienawidzi, bo tak czyniąc węgli żarzących nasypiesz na głowę przeciwnika. Ciągle was pouczam, że ten zwycięża, choćby był powalony i zdeptany, kto miłuje, a nie ten, kto w nienawiści depce. Ten ostatni przegrał. Kto nienawidzi, przegrał. Kto mobilizuje nienawiść, przegrał. Kto walczy z Bogiem miłości, przegrał. A zwyciężył już dziś, choćby leżał na ziemi podeptany, ten, kto miłuje, przebacza. Kto jak Chrystus oddaje swoje serce, a nawet życie, za nieprzyjaciół swoich. W tym duchu, duchu miłości, jakże wielkie również miłości do Maryi, bierzmy do ręki koronkę różańca, by wspólnie stworzyć tę wielką rodzinę modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Chcę, żebyście przyszli tutaj 13 miesiąca, żebyście nadal codziennie odmawiali różaniec na cześć Matki Bożej Różańcowej dla uproszenia pokoju na świecie i o zakończenie wojny, bo tylko ona może te łaski uzyskać. To słowa Maryi, zanim się przedstawiła, że jest Matką Bożą Różańcową każdego miesiąca do Trójki Pastuszków, kierowała to przynaglenie, by codziennie być wierny modlitwie różańcowej. A w tym czasie, kiedy widzimy, co się dzieje w świecie, na Ukrainie, jesteśmy świadomi i obyśmy byli świadomi, że przez ręce Maryi przychodzi ta największa łaska pokoju dla świata. To w tym duchu zatem wołajmy o pokój dla Polski, Ukrainy i świata. Prośmy o zakończenie walk, prośmy o łaskę nawrócenia dla świata, nawrócenie biednych grzeszników i Rosji. Ale również prośmy, jak uczył błogosławiony prymas, byśmy umieli przebaczać, aby to cierpienie, które teraz doświadczają Ukraińcy, nie zamknęło ich serc na łaskę przebaczenia. Módlmy się zatem w tych wszystkich intencjach, które z pewnością podsunąłby nam i prymas tysiąclecia, i dzisiaj również święty ksiądz Jerzy Popiełuszko, bo dzisiaj jego 50. rocznica świętyń kapłańskich. A zatem w duchu wiary w Boga w Trójcy Świętej Jedynego rozpocznijmy naszą modlitwę, wyznając naszą wiarę. Wierzę Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczył pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Rozważamy tajemnicę radosną Różańca Świętego. Tajemnica pierwsza, zwiastowanie. Przebaczać to również przyjąć wolę Boga, który wzywa nawet do miłości nieprzyjaciół. Tak jak Maryja, powiedzieć fiat, chociażby to znaczyłoby porzucić wszelkie nasze plany, pragnienia. Przebaczać to zgodzić się i powiedzieć jak Maryja całym sercem, duszą, wolą. Fiat, niech będzie Twoja wola. Prośmy o taką łaskę dla wszystkich. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga, nawiedzenie świętej Elżbiety. Oto Maryja z pośpiechem podąża do swojej krewnej Elżbiety. To dla nas również kolejna podpowiedź, że przebaczać to również i służyć drugiemu.
nie tylko temu, który jest naszym przyjacielem i którego kochamy. Bo nie na tym polega miłość. I poganie kochają tych, którzy ich kochają. A jak uczy Jezus, kochajcie również waszych nieprzyjaciół. Przebaczać to również służyć. Nawet kiedy dojdzie jakiś graniczny moment, by nawet usłużyć własnemu nieprzyjacielowi. To również przebaczenie. Ucz nas, Maryjo, takiej postawy, byśmy na nikogo i nigdy nie zamykali serc naszych. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia, narodzenie Pana Jezusa. Oto przychodzą pasterze i czynią pokłon wobec Maryi i Józefa, a przede wszystkim wobec nowonarodzonego. Ale Maryja nie rozumie, co się dzieje i rozważa w swoim sercu. To kolejna podpowiedź, że przebaczać również czasem trzeba i wówczas, kiedy nie wszystko rozumiemy. Dlaczego, po co, dlaczego ja, dlaczego teraz? Czasem nie znajdziemy odpowiedzi. Ale przebaczyć to również tak jak Maryja. Nie wie i nie rozumie, ale czyni wolę Boga. Jeśli Bóg wzywa nas do przebaczenia, nawet naszym nieprzyjaciołom, by nie chować urazy, tak jak mówimy to w modlitwie Ojcze Nasz, przebacz nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. To Maryja nas uczy, chociaż nie rozumie, ale godzi się z wolą Boga. Tak i my
Czasem nie wszystko rozumiemy. Tak więc, Maryjo, wyproś nam również tą łaskę, byśmy nie rozumiejąc, ale ufając, jeśli jest taka wola Boga, tego nas uczy Bóg, byśmy również, nie rozumiejąc, potrafili przebaczyć. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. A Twoją duszę miecz przeniknie. Tu znów znajdujemy kolejną podpowiedź. Co to znaczy przebaczać? To nie spodziewać się nagrody, a nawet pogodzić się z tym, że doświadczymy mieczu boleści. Maryja, mówiąc fiat, powiedziała i oddała Bogu wszystko. Tak i my prosimy Cię, Maryjo. Pragniemy i wiemy, jak bardzo to jest potrzebne, byśmy nie zakładali nagrody, ale umieli przebaczyć. Dlatego, że tak prosi Bóg, dlatego, że Ty tak uczyłeś i widzimy, jak bardzo to jest potrzebne i owocne dla innych i dla świata. Łatwo czynić dobro, kiedy doświadczamy nagrody, ale jakże trudno, kiedy doświadczamy niewdzięczności. Przebaczenie otwiera serca. Przebaczenia zmienia serca. Kiedy potrafimy zdobyć się na przebaczenie, kiedy jesteśmy świadomi, że tej nagrody może nigdy nie doświadczymy, a nawet umieć przebaczać, mając świadomość,
że doświadczymy niewdzięczności, odepchnięcia, zlekceważenia. Twoją duszę miecz przeniknie. Słyszysz to, Maryjo, wtedy, kiedy niesiesz największy dar Boga, który stał się człowiekiem. To Twoje dziecię, niemowlę na rękach. Wyproś nam, Maryjo, nam i światu tą łaskę, abyśmy umieli przebaczać, wiedząc, że nie doświadczymy nagrody. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. 3 dni, jak mówi Ewangelia, Maryja poszukuje Jezusa. Oto Józef i Maryja. Z drżącym i bijącym z niepewności sercem poszukują tego, którego przynieśli, przybyli razem z pielgrzymami do świątyni. Tu znów znajdujemy kolejną podpowiedź. Często się może staramy, ale często nie wychodzi. Często może się zdarzyć, że zgubimy to światło Jezusowej nauki, kiedy porzucimy czy zdradzimy Jezusa. Tu znajdujemy kolejną podpowiedź, by się nie zrażać, by na nowo szukać i szukać tego, który jest jedynym źródłem miłości i przebaczenia, by się nie poddawać. Oto po 3 dniach Maryja odnajduje Jezusa, odnajduje Go w świątyni. Tak i my również, kierując się tą kolejną podpowiedzią,
Szukajmy Jezusa w świątyni. Szukajmy Go w Kościele. Szukajmy Go w sakramencie. Szukajmy przede wszystkim w sakramencie pokuty, byśmy umieli przebaczyć, jak się nie udało. Byśmy umieli na nowo powstawać przez sakramenty życia. Na nowo szukać Jezusa, by mieć siłę, by przebaczać. Nie udało się, nie poddajmy się. Byśmy tak jak Maryja i Józef szukali i byśmy Go odnaleźli. Prosimy Cię, Maryjo, o tą łaskę. Wyproś nam, byśmy się nie poddawali w szukaniu Jezusa, źródła miłości. A jeśli Go odnajdziemy, byśmy doświadczyli Jego łaski, która nam pozwoli zawsze i każdemu przebaczyć. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Dziękując za dar błogosławionego prymasa tysiąclecia, za jego słowa, które nas uczą przebaczać i kochać, przypominają nam najpiękniejsze przekazanie miłości Boga i bliźniego. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj,
Królowo Polski, módl się za nami. Królowo Świata, módl się za nami. Królowo Pokoju, módl się za nami. Matko Boża Różańcowa z Fatimy, módl się za nami. Święty Andrzeju Bobolo, patronie Polski, dany nam przez Boga, módl się za nami. Święty Michał Archaniele, wzywany w walce duchowej, patronie Ukrainy, módl się za nami. Święty Jerzy, patronie Rosji, módl się za nami. Święci pastuszkowie z Fatimy, Hyacinto i Franciszku, módlcie się za nami. Błogosławiony prymasie tysiąclecia, módl się za nami. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech stąpi na was i pozostanie z wami na zawsze. Amen. Bóg zapłać, kochani, za naszą kolejną chwilę, czas spędzony przy Maryi. Bóg zapłać wam, że jesteście razem z nami w ten kolejny dzień, by zanosić naszą modlitwę za Polskę, za Ukrainę, za świat, za Rosję. Dziękujemy wam za tą modlitwę, która jest wyrazem miłości do Maryi. Pamiętajmy, że następna sobota to będzie pierwsza sobota miesiąca, a więc gromadzimy się, by odmówić tą modlitwę różańcową w intencji wynagradzającej niepokalanemu sercu Maryi, by uczynić to, o co prosiła Maryja, przeżywać dzień wynagrodzenia jej niepokalanemu sercu. Ten różaniec będzie nas łączył tylko w tej jednej intencji. Intencji wynagradzającej za bluźnierstwa i zniewagi, które ranią serce Maryi. Odsłuchamy również po różańcu medytacji pierwszosobotniej. A więc, kochani, zaplanujmy ten czas, by następną sobotę przeżywać jako pierwszą sobotę miesiąca i wypełnić to, o co prosiła Maryja. Kolejną pierwszą sobotę miesiąca. A naszą wspólną modlitwę zakończmy modlitwą w intencji Ojczyzny, przyzywając świętego Andrzeja Boboli. Boże, za przyczyną świętego Andrzeja dopełnij miłosierdzia nad naszą Ojczyzną i odwróć grożące jej niebezpieczeństwa. Nad jej mądrością jej rządców i przedstawicieli, a jej obywateli zgodą i sumiennością wypełnianie obowiązków. Daj jej kapłanów, zakonników i zakonnice pełnych Ducha Bożego i żarliwych o zbawienie dusz. Umocnij w nich ducha wiary i czystości obyczajów, wytęp wszelką zazdrość i zawiść, pijaństwo i nieposzanowanie mienia społecznego, niechęć do rzetelnej pracy oraz lekceważenie jakiegokolwiek człowieka. Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują młodzież i przygotowują do życia w społeczeństwie. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości, jedności i przebaczenia. Amen. Bądźcie pozdrowieni, kochani. Jeszcze raz Bóg zapłać za wspólną modlitwę i jeszcze raz przypominamy. Bądźmy razem w następną sobotę. To pierwsza sobota miesiąca. Szczęść Boże wszystkim. Z Panem Bogiem.